targów. Udałem się troszeczkę w stronniejsze miejsce, bo tu jest masakryczny hałas, nie idzie się dobić tak naprawdę. Wszyscy krzyczą na całą ewę PGA, PGA. Tak to właśnie PGA drugi dzień. Wczoraj było troszeczkę luźniej, dzisiaj już jest bardziej ten teren zaludniony. Muszę się obrócić w tamtą stronę, bo tam właśnie mam światło, które oświetla moją krzywą mordę. Tak właśnie tak. Głupie śmiecie, głupie śmiecie, głupie śmiecie. Dzisiaj pozwiedzamy, też wam troszeczkę pokażę wam z perspektywy troszeczkę bardziej obserwatora niż youtubera i zobaczymy, jakie atrakcje nas dzisiaj czekają. Wydaje mi się, że będzie podobnie. Widziałem, że stanowiska jakoś się tam zbytnio nie różnią, także jest, ale jest więcej cosplayerek, z którymi będę miał zamiar porozmawiać. Może wyłapię tam właśnie tam do góry, tam, o, tutaj widzicie. Twój panel ma Gimper i Ator z wideo prezentacji. Właśnie tak. Oprócz tego, że cosplayerów było w tym roku naprawdę dużo, to jak widać, cosplaye były tworzone na bieżąco i na miejscu, co widać na załączonym obrazku. To jest pawilon 7A, który cieszy się chyba największym zainteresowaniem do tej pory. Swoje stoisko ma Intel, do tego wrócimy, albo już wam pokażę to jeszcze przed tym, jak wrzucę ten odcinek. Tak, mowa tutaj o Oculus Rift, który dosłownie i w przenośni zabiera cię w świat gier komputerowych. Tak, tutaj ma swoje stanowisko CDPPL, które tak jak w zeszłym roku nie cieszy się zbytnio fajnym zainteresowaniem ze względu na to, że są to planszówki, głównie rodziny przychodzą tam wypróbować nowych gier, które jakoś mnie nie pociągają. Tutaj znajduje się pawilon numer 8. Widzieliście na wczorajszym filmiku, jak on wyglądał wczoraj. Wczoraj były tutaj pustki, a to, co dzisiaj się tutaj dzieje, to jest dosłownie jakaś paranoja. Jest mnóstwo ludzi. Tutaj na moje oko jest około 300 osób, które gnieździ się gdzieś tam. Zróbmy małą poprzednią.
będzie to nakładka sterująca na smartfony, a być może nowe smartfony za kilka lat będą miały sterowanie falami mózgowymi albo jeszcze coś innego. Okej, zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. To miejsce było niezwykłe. Tak, to stare konsole, Atari, wszelkiego rodzaju Commodore, Pegasusy, Nintendo, SNESy, NESy. Myślę, że w tym miejscu starsi gracze mogli sentymentalnie powrócić do swoich korzeni. Pokażę wam ten materiał, który wam obiecywałem troszkę wcześniej. Nie obiecywałem wam. Nie wrzucę tego materiału. Wrzucę ten materiał później. Będzie oczywiście epicką grę, w której będziecie mogli się naprawdę świetnie wyżyć. No i tyle. Myślę, że skoczę do góry teraz, zobaczę co tam się dzieje. No i spotykamy się za chwilę. Pa. Thank you.